Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj powiem wam, dlaczego częściej widzicie mnie w okularach niż w goglach. W końcu przyszła wiosna, mamy pierwszą połowę maja, więc nie można tracić ani jednego dnia. Więc dzisiaj idąc na rower stwierdziłem, że opowiem wam troszeczkę o okularach, których używam. Konkretnie są to tripauty. Kolejny model tripautów, bo już jeden odcinek o tripautach był o modelu Endo, a dzisiaj powiem wam o Infinity. Dojechaliśmy do początku trasy, zanim jednak ruszymy. Pierwsza rzecz, po co nam okulary? Ja wiem, że przede wszystkim dla dobrej stylówy, ale tak naprawdę to jest jeden z ważniejszych ochraniaczy, o którym my trzeba myśleć tak naprawdę w pierwszej kolejności. Narząd oka, bardzo delikatny i bardzo narażony na uszkodzenia podczas jazdy. Wypadające kamienie spod koła, patyki schodzące z drzew, to wszystko może nam uszkodzić oko. Dlatego ważne, żebyśmy mogli je zabezpieczyć, zakryć, a jednocześnie w żaden sposób nie ograniczać widoczności, nie ograniczać sprawności patrzenia. Przecież patrzenie to jedno z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. Jedziemy i porozmawiamy za chwilę. Dobra, pierwsza rzecz. Gogle kontra okulary. Tak jak powiedziałem, w okularach jeżdżę najczęściej, ale to nie znaczy, że jeżdżę w goglach. Bo gogli też używam regularnie, tylko używam ich wtedy, kiedy potrzebuję, powiedzmy, maksymalnej ochrony. Wtedy, kiedy zakładam full face'a, kiedy zakładam grubszą zbroję, buzer, to wtedy jeżdżę w full face'ie i goglach. Są to sytuacje, kiedy nie wiem, trenuję na przykład trenuję albo po prostu jeżdżę w bike parku takim, który ma trudne trasy, który ma szybkie trasy, gdzie są duże prędkości, duże skoki i wiem, że jeżdżę tego dnia agresywnie, to zdecydowanie zakładam full face'a i gogle. Wtedy, kiedy jeżdżę ze znajomymi, którzy jeżdżą szybko, też głównie w bike parku, to zakładam gogle. W momencie, kiedy jeżdżę wolniej, powiedzmy, że bardziej jeżdżę sobie jakieś techniczne elementy, ale wolniejsze, kiedy jeżdżę z ludźmi, którzy wiem, że jeżdżą wolniej, kiedy jeżdżę z kursantami, to wtedy zakładam open face'a i zakładam okulary. I ogólnie zdarza się tak, że chyba częściej jednak jeżdżę w tym open face'ie i okularach. Oczywiście gogle dają nam większą ochronę od przede wszystkim od tego, żeby nam cokolwiek nie weszło gdzieś tu szczeliną okularów pod okulary, chociaż jest, widzicie, to jest tak wszystko wąskie, że nie jestem w stanie palca tak naprawdę włożyć, bo okulary są bardzo mocno dopasowane, ale mimo wszystko zdarza się, że coś nam chlapnie, coś nam wejdzie pod szkła. W przypadku gogli takie sytuacje się nie zdarzają. Z tym, że przez to, że one są tak bardzo dobrze dopasowane, zabezpieczone, one mają swoje wady. W momencie, kiedy pada deszcz, takie gogle się chlapią, brudzą, to ich czyszczenie w moim przypadku wymaga tego, żebym miał dostęp do łazienki z bieżącą wodą. Wtedy, żeby po prostu wodą móc zmyć brud, tak, żeby nie nasączyć gąbki. I tego moim zdaniem się nie da zrobić, na przykład w sytuacji, kiedy jesteśmy gdzieś w terenie. Druga rzecz jest taka, że gogle będą dużo bardziej parowały niż okulary. Mamy bardzo dobrze dopasowane to do twarzy, przez to przewiew powietrza w środku jest bardzo mocno ograniczony. Mamy gąbki, przez które chodzi powietrze, ale w mocno ograniczony sposób i pomimo tego, że będziemy mieli najlepsze anti-fog systemy, to i tak te gogle w momencie, kiedy nie będziemy jeździć szybko, w momencie, kiedy będziemy się często zatrzymywać, w momencie, kiedy będziemy się pocić, kiedy będzie padał deszcz, to one będą parowały. I na przykład często zdarza się, że kursant przyjeżdża na szkolenie w goglach. Szkolenie nie jest lekkie, jest jednak duży wysiłek, zaczyna się pocić, zaczyna je ściągać, zakładać, one się brudzą, nie ma jak ich umyć i wtedy moim zdaniem na przykład są dużo lepsze okulary. Dlatego między innymi, jak jest bardzo fatalna pogoda i wiem, że nie będę jeździł jakoś bardzo hardkorowo, się ścigał z jakimiś świrami rowerowymi, to zakładam okulary i powiem wam, że miałem taką historię, że pojechałem ze znajomymi na Szyndzielnie, ostatni zjazd w deszczu, jechaliśmy borsukiem. To jest taka nieoficjalna trasa, która idzie z samej góry, w takim bardzo naturalnym terenie. I w połowie zjazdu oni byli w goglach i musieli je zdjąć, bo mieli całe zapaskudzone, zaparowane, zmoczone, gąbki mokre. A ja tylko zdejmowałem co chwilę okulary, przepłukiwałem w strumieniu albo po prostu wstrząsnąłem kilka razy, bo po prostu lało się z nieba, zakładałem i oni tylko widzieli moją czerwoną kurtkę i jechali za mną. Okazało się, że okulary pod tym względem były dużo lepsze. Czyli tak, gogle są super ochroną, ale moim zdaniem tylko wtedy, kiedy mamy regularną jazdę w bike parku, mamy dostęp do kranu, gdzie możemy je umyć,
w momencie, kiedy zjeżdżamy, bo jeżeli zaczyna się robić ciepło, to ich budowa też powoduje to, że grzeje nam się twarz, pot wchodzi nam w gąbkę i to nie ma sensu. Okulary są całe plastikowe, tutaj nie ma żadnej gąbki, nic nie nasącza. Ewentualnie może być tak, że nam pot trochę będzie ściekał na oczy, ale też możemy zdjąć okulary, przetrzeć je, przedmuchać, założyć i jedziemy dalej. Myślę, że temat gogle kontra okulary został wyczerpany. Wiecie, jakie plusy mają okulary, jakie mają gogle. Jeżeli nie jesteście harpaganami i jeździcie w open face, to ja Wam polecam dobre okulary, które bardzo dobrze zakrywają twarz, gdzie są małe szczeliny, a gogle ewentualnie dodatkowo do full face'a, do jazdy w bike parku. Przejdźmy do głównego tematu tego odcinka, czyli konkretnie już będziemy rozmawiać o tych okularach. To są Tripouty Infinity, zupełnie nowy model od polskiej marki Tripout. Chłopaki robią okulary, robią gogle. Ja w zeszłym roku zacząłem jeździć w modelu Endo. Przejeździłem w nim, no myślę, że dobre kilkaset godzin. W bardzo różnych warunkach, używałem różnych szkieł. Byłem bardzo zadowolony i jak powiedzieli mi, że robią nowy model, trochę zupgrade'owany, to byłem bardzo zainteresowany, żeby je sprawdzić, ponieważ naprawdę jeździło mi się w nich dobrze. Nowy model ma przede wszystkim inny kształt szkła, inny kształt tej oprawki, ale główne założenia, że mają być dużymi okularami cylindrycznymi na rower, dobrze dopasowanymi, także nigdzie nie mamy żadnej szpary dookoła. Dobrym, szerokim kątem widzenia, tak naprawdę jak spojrzę na boki, to prędzej widzę oprawkę na nosie niż tą oprawkę zewnętrzną. Jej to w zasadzie praktycznie w ogóle nie widzę. W dół delikatnie widzę, z góry znowu nie widzę, więc z pozycji na rowerze, kiedy mamy delikatnie obniżoną głowę, to ciągle wzrok na wprost jest zupełnie nieograniczony przez okulary, co jest bardzo ważne. Więc naprawdę pierwsze wrażenie jest dla mnie super. Jeżdżę w nich od 2 miesięcy, nie mam żadnych zastrzeżeń. Co do porównania do modelu Endo, to jeszcze za chwilę porównam je wprost, jakie są różnice, bo nie dla każdego model Infinity, pomimo że jest nowszy, będzie lepszy, dla niektórych lepszy będzie Endo. Myślę, że na tym etapie też warto sobie powiedzieć, czy ogólnie okulary, które kosztują tej takiej wersji niezupełnie podstawowej, ale już z takimi dodatkowymi szkłami, one kosztują około 300 zł, czy to są okulary, które w jakikolwiek mogą konkurować z światowymi markami jak Oakley, jak 100%, które kosztują 3, 4, może nawet niektóre 5 razy więcej. Sprawa jest prosta. Dla mnie rzeczy muszą być funkcjonalne i nie może być tak, że jeżeli coś używam, to przez to, że nie działa to poprawnie, ja jestem albo zagrożony, albo czuję jakiś duży dyskomfort. Używając poprzednich okularów w Tripout nie miałem żadnych problemów i dużo osób mnie pytało, Janek, bo podobno one nie są takie super jak okleje. Ja mówię, nie wiem, czy okleje są lepsze, w oklejach nie jeździłem, ale w tych nic mi nie brakowało, więc ja nie miałem w ogóle potrzeby zmieniać na inne. To, co jest ważne, one są zrobione przez osoby, które znają się w miarę na sporcie, więc jeżeli chodzi o ich wytrzymałość, giętkość, wytrzymałość na jakieś tam siadania, skręcenia, no naprawdę tak jakby chciał je połamać, one trochę coś tutaj trzeszczą, ale wszystko trzyma się bardzo dobrze. I o to chodzi w takich okularach, że jakby funkcjonalność jest absolutnie pełna. Pytałem się troszeczkę producenta, jak to wygląda ze szkłami, jak wygląda z jakością szkieł. No i powiedzieli mi, że teoretycznie jakość optyczna jest na poziomie najwyższych modeli. Powłoki, które są zastosowane, przede wszystkim nie są polaryzacyjne, a są bardziej nastawione na zwiększanie kontrastu. Oni to chyba nazywają szkła Axion różnego typu. Ale jeżeli chodzi o szkła, to ja jestem zwolennikiem szkieł przezroczystych albo szkieł fotochromatycznych, albo szkieł fog, czyli żółtych. Bo dla mnie jest najważniejsze to, żebym ja dobrze widział. Przeważnie jak jeździmy w Europie po ścieżkach, to w większości jeździmy w lasach. Teraz ciągle mamy mało liści na drzewach, więc tutaj mamy dosyć dużo słońca w lesie, ale jak będzie lato, to w lesie nawet w słoneczny dzień będzie w miarę ciemno. Dlatego dla mnie jest ważne, żeby szkła nie były zbyt ciemne. Dałem się namówić, żeby spróbować te różowe szkła, które nie są zupełnie ściemniające, bo normalne te szkła ściemniające w okularach przyciemniających to są nawet tam do 90% przyciemnienia. One mają około 60% przyciemnienia. No i muszę przyznać, że może ten kontrast lekko zwiększają i dzięki temu jestem w stanie w nich jeździć nawet do późnych godzin popołudniowych w pochmurne dni. Ciągle nie brakuje mi tego, że czegoś nie widzę. Ten moment, kiedy bym potrzebował białe szkła, bo te już by były niewystarczające, jest tak krótki, że rzeczywiście, no chyba dałem się przekonać do tych szkieł lekko przyciemniających, to jest chyba właśnie, one są różowe, Axion, nie wiem, no teraz Lucek Wam pokaże planszę, jak one się nazywają na stronie. A jak już jesteśmy na stronie, to zwróćcie uwagę,
że jest ogromna możliwość kustomizacji tych okularów. Mamy kilka modeli oprawek, mamy kilka wersji szkieł, jak powiedziałem, od moich ulubionych, czyli clearów, przez fogi żółte, fotochromy. Jeżeli chodzi o fotochromy, to chłopaki mówią, że to jest ewentualna różnica, gdzie możemy poczuć różnicę pomiędzy okularami za ponad 1000 zł, a tą wersją, powiedzmy, z fotochromami za 300 zł, że one nie będą miały aż tak dynamicznej zmiany przyciemnienia, troszeczkę będą miały wolniejszą, ale jeździłem też w fotochromach od Tripauta i też jakby nie poczułem, że nie działają tak, że sprawiają, że mam jakiś dyskomfort albo że sprawiają, że nie czuję się bezpiecznie. Dla mnie były jak najbardziej ok, ale podobno mają to jeszcze poprawiać. Przejdźmy do porównania. Dwa razy Tripauty, model Endo, model Infinity. Modelu Endo, jak wiecie, już kilkaset godzin przejeżdżane. Jeżeli chodzi o Infinity, jeżdżę w nich około 2 miesięcy. I w momencie, kiedy już przyszły do mnie, pokazałem na Instagramie, to pojawiła się cała masa pytań, nie to czy one są ok, tylko jak one wypadają właśnie na tle modelu Endo i który lepiej wybrać. Przede wszystkim model Infinity, który mam na sobie, jest modelem nowszym, podobno bardziej dopracowanym. Też ma dodatkowe takie featuresy, o których powiem za chwilę. Poza tym jest troszeczkę droższy. Podstawowa wersja modelu Endo kosztuje około 150 zł. Wersja taka już z tymi barwionymi szkłami kosztuje 240 albo 250. W przypadku tych okularów wersja podstawowa kosztuje 200, ta wersja bardziej zaawansowana kosztuje 300 i dodatkowo jeszcze można dopłacić za szkła fotochromy. To tyle, jeżeli chodzi o cenę. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność, które są lepsze, to pomimo, że producent, powiedzmy, bardziej dopracował nową wersję, to dla niektórych lepsze będą Endo. I dla mnie najlepszym przypadkiem jest Piotr Krajewski, który założył nowe okulary i powiedział, że zupełnie mu nie leżą, zupełnie mu nie pasują, nic są nie do jego twarzy i dalej jeździ w Endo. Okulary oddał swojej dziewczynie, te nowe Infinity. Ja jak założyłem Infinity, dla mnie od razu dużo lepiej. Mają kilka plusów, które są ewidentnie dla mnie na duży plus. Ale przejdźmy po kolei. Pierwsza sprawa. Okulary Endo są dużo szersze. I zwróćcie uwagę, co się stanie, jak je założymy bez kasku. O, proszę bardzo, dużo komentarzy pojawi się, że powinienem iść do fryzjera. Pójdę. Te okulary są dużo szersze na twarzy i nie każdy w nich dobrze wygląda i nie każdy dobrze się w nich czuje. Przede wszystkim przez to, że są szersze, to też nie dochodzą tak bardzo dobrze do twarzy po bokach, przez to kiedy jedziemy i mamy większe szanse, że jakieś śmieci nam wpadną. Infinity wydaje się, że są dużo lepiej dopasowane do twarzy, tylko że są dużo lepiej dopasowane do mojej twarzy i w moim przypadku one zdecydowanie są lepiej sfitowane. Ta przerwa dookoła nigdzie nie jest większa niż 5 mm i dlatego dla mnie ten model jest lepszy. Tylko każdy ma inną twarz i każdy powinien okulary troszeczkę dopasować do siebie, więc jeżeli będziecie się zastanawiali, czy brać Infinity, czy brać Endo, to najlepiej porównajcie na żywo. U nas prawdopodobnie wypożyczalni na żarze będą dostępne jedne i drugie, to możecie sobie na miejscu przymierzyć i sprawdzić, które będą lepsze dla Was. Ale przede wszystkim to nie jest tak, że nowszy model jest lepszy, tylko one są różne. Jeżeli chodzi o wysokość okularów, bo to jest dosyć istotne, to one są takiej samej wysokości szkła, z tym, że troszeczkę w innych miejscach mają noski. I na przykład z mojego odczucia jest takie, że Infinity leży wyżej i w momencie, kiedy jesteśmy nachyleni do przodu, nie mamy prawie szans, żeby zobaczyć górną ramkę, co dla mnie jest ekstra. Od dołu są one tak blisko ciała, że też ich nie widzę. Jeżeli chodzi o Endo, to tu odsunięte są bardziej szkła przy twarzy i tu już je troszeczkę widzę i też widzę dużo bardziej ramkę, która po prostu jest niżej, więc dla mnie na przykład, jeżeli chodzi o kąt patrzenia, to góra-dół Endo wypada odrobinę gorzej, jeżeli chodzi o boki, to ciągle tak jak w przypadku Infinity, co najwyżej można zobaczyć nosek, ale krawędzi to praktycznie prawie nie widzę. Powiedziałem, że model Infinity, założę kask, żeby Was nie razić za bardzo, o proszę bardzo, Infinity ma dodatkowe featuresy, dodatkowe takie akcesoria, które zostały specjalnie pod te okulary wymyślone i są one dla mnie bez sensu. Już widzę, jak się jarają ludzie w Tripaucie, że tak mówię. Mamy taką gąbeczkę, którą przyczepiamy u góry okularów. Ona jest przyczepiana magnetycznie i ona nam ma zabezpieczyć, żeby pot nam nie spływał na oczy i żeby były, tak powiedzmy, lepiej dopasowane. O, dobra, zdejmę jednak. Tylko dla mnie przez to ogranicza się pole widzenia. To jest pierwszy i największy minus.
Druga rzecz, ta gąbeczka odsuwa trochę okulary od twarzy, a kiedy nie miałem tej gąbeczki, to ja wszędzie miałem bardzo fajnie, bardzo małą przerwę. A kiedy zakładam gąbeczkę, okulary się troszeczkę odsuwają i od razu gorzej mi leżą na twarzy. Dodatkowa rzecz, to są też takie magnetyczna wkładka z gąbkami i ona ma spowodować, że te okulary stają się troszeczkę takimi goglami, że są w pełni dopasowane, tylko założę samą tą wkładkę, zobaczcie. Ona jest dla mnie bardzo mała, więc myślę, że jeżeli ktoś ma małą twarz, to może ma to jakiś mały sens. Podobno to ma sens, jeżeli uprawiacie sporty zimowe w okularach. Dla mnie, no moje potrzeby, to za bardzo nie ma sensu. To, co za to może mieć sens dla wielu osób, i wiem, że wiele osób o to pyta, to jest wkładka na szkła korekcyjne. Czyli w momencie, gdy mamy wady wzroku i chodzimy normalnie w okularach, używamy okularów, to możemy sobie zamówić taką wkładkę. Możemy podobno ją zamówić już z wybranymi soczewkami dostosowanymi do naszej wady wzroku. To sobie bez problemu bardzo szybko wpinamy do wewnątrz okularów. Wszystko ładnie bangla, wszystko ładnie spasowane. Więc myślę, że to jest bardzo duży plus dla osób, które mają wadę wzroku i muszą chodzić w okularach. Mamy tu jeszcze jeden taki dodatek, który też jest taki, powiedzmy, bardziej gadżetowaty i on chyba bardziej dotyczy tej wkładki a la gogle. One pozwalają, chyba szczególnie z tymi wkładkami a la gogle, że jesteśmy w stanie zamiast nauszników założyć sobie taką gumkę i teoretycznie one wtedy w ogóle nam nigdy nie spadną, nigdy się nie poruszą, ale moim zdaniem to nie jest do końca wygodne i w przypadku rowerowym w ogóle jest to niefunkcjonalne, ale taka opcja jest, może będą to jakoś bardziej rozwijać, ale jakby to nie jest element, który moim zdaniem powinien być decyzyjny, czy wybierzemy jeden, czy drugi model okularów. Dla mnie najbardziej odczuwalną różnicą, od razu jak zacząłem jeździć w terenie, to jest to, że na mojej twarzy Infinity dużo mniej się zsuwa. Czyli Endo, mają taką budowę, że one się bardzo rozchodzą i dopiero się zwężają i trzymają praktycznie na samych uszkach, a te przez to, że są węższe, czyli Infinity, że są węższe, to one trzymają mi tu już przez całą część głowy. Tu naprawdę, czy wejdę w jakąś dziurę, czy cokolwiek, nie ma szans, żeby mi spadły, a jak jeszcze kas dodatkowo je delikatnie dociska, to ani razu nie miałem takiego problemu, że nawet w ciężkim terenie, żeby one mi się zsunęły, a z Endo miałem ten problem i musiałem sobie zakładać dodatkowe gumki. Więc jak widzicie, to jest jakby dla mnie duży plus na Infinity, ale to nie jest dla każdego, bo na przykład, tak jak powiedziałem, kraja woli Endo. Kończąc już ten odcinek o tripoutach, musicie wiedzieć jedną ważną rzecz. Ja wam nie powiem, że te okulary są najlepsze na świecie. Przede wszystkim dlatego, że nie mam porównania ze wszystkimi okularami. Ja w nich przejechałem kilkaset godzin, nigdy nie miałem z nimi problemu. Kilka osób mnie pytało, Janek, czy warto kupić te okulary, czy może lepiej dołożyć do czegoś lepszego, bo różnie ludzie mówią. Ja mówię, wiesz, mi wystarczają. Ja wiecie, ile jeżdżę dosyć dużo. Mam wymagania takie, żeby sprzęt działał u mnie poprawnie. Tak mówię, jeżeli chcesz coś wybitnego, to wydaj 1000 zł na okulary. Dużo z tych osób, którym poleciłem, wybrało jednak tripouty i po jakimś czasie mi napisało, kurczę, no są super, nie mam żadnego problemu, nie wiem, co ludziom może w nich nie pasować, bo spełniają całkowicie swoją funkcję. Jeżeli sami używacie okularów tripout, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeżeli byście byli zainteresowani kupieniem okularów, to oczywiście możecie to zrobić przez oficjalną stronę tripouta. Jest tam też miejsce na kod rabatowy, jeżeli wpiszecie Dirty More, dostaniecie 20% zniżki. Ja was nie namawiam do tego, żebyście kupowali akurat te okulary, ale z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że naprawdę 100% jestem z nich zadowolony. To by było na tyle. A, i jeszcze jedną rzecz wam powiem. Jeżeli by wam się wydawało, że momenty, kiedy jeżdżę i kiedy mówię, to jest inny dzień, tak, to jest inny dzień. Po prostu nie daliśmy rady nakręcić tego naraz. Trzymajcie się. Cześć. Dochaliśmy. Oh,